Cześć, dziś pokażę Ci, jak można na wiele sposobów tworzyć kod CSS. Najprostszy jest to tak zwany styl inline za pomocą atrybuta style. Otwórzmy sobie nowy dokument HTML. Zamykamy znacznik HTML i mamy na przykład taki element H1 nagłówek i chcemy zmienić jego styl. Najprostszym sposobem jest dodanie atrybutu właśnie styl koło niego, na przykład color red, czyli czerwony. Zapiszmy to sobie. Otwieramy. Mamy czerwony tekst. Innym sposobem jest na przykład wykorzystanie znacznika style. Można go na przykład wpisać w head, ale w zasadzie można go w dowolnym miejscu strony. Na przykład będzie element H2. Może uproszczę. Formatowanie nie jest takie istotne. Kolor na przykład niebieski. No jak widzimy, składnia jest troszkę inna. Piszemy tu, nie zagnieżdżamy CSS-a w HTML-u. Natomiast ta instrukcja wygląda dokładnie tak samo, ale nie jest ograniczona cudzysłowami, tylko nawiasami klamrowymi. I tu piszemy nazwę elementów. Co jest fajne w tym sposobie pisania stylu, możemy styl zastosować dla wielu elementów, a nie tylko dla jednego. Na przykład możemy stworzyć dwa elementy H2. Na przykład. W zasadzie dowolną ilość, tak? Już nie potrzebujemy stylu. Po prostu piszemy H2, na przykład. Witam. I drugi H2. Cześć. A zróbmy sobie trzeci. To formatowanie nie ma znaczenia. Oczywiście. Bo proszę bardzo, mam trzy niebieskie nagłówki. Możemy oczywiście tego mieć znacznie więcej, tak? I po prostu po enterze dopisujemy, tu żadnych przecinków nie ma. Na przykład akapity w ten sposób. Zróbmy sobie zielony kolor green, na przykład background color. Tak, instrukcję oddzielamy średnikami, tak samo możemy średnikami oddzielać w tym oto miejscu. I zróbmy sobie taki akapit P. Proszę bardzo, tu mamy nasz super akapit i tu mamy, tutaj zmieniłem też tło, tak, dodając instrukcję po średniku. No to jest grubsza styl. Możemy też kolejny jakby sposób, to jest użycie tak zwanego znacznika link i przeniesienie tego całego do przeniesienie do zupełnie nowego pliku. Wykorzystujemy do tego link. Piszemy coś takiego jak rel style sheet. Relacja, jakby to nazwać. Style sheet to jest taki arkusz stylów. Arkusz stylów, czyli po prostu osobny plik ze stylami. A składnia jest dokładnie taka sama jak to, tylko że to musimy skopiować i wyciąć. A nie, zaraz zademonstruję. I tam jest href i piszemy adres pliku, na przykład na
nasz styl.css, tak? Najlepiej dajemy takie rozszerzenie, tak się przyjęło, zamykamy. Oczywiście wszystko można w head, można też pod koniec. Różnica jest taka, że po prostu w innej kolejności się ładują te wszystkie rzeczy. Jak elementy HTML czy style, to też taka jest różnica, ale można w zasadzie wszędzie zarówno link, zarówno styl wstawić. No, dobra, zapisałem, ale teraz nie mamy tego stylu. Nic on nie robi, więc utwórzmy sobie go. Plik nowy. I teraz na przykład stwórzmy nowy element. Jaki elementu jeszcze nie mamy? Na przykład nie mamy elementu, no jakiś div. Przepraszam. I ten div będzie miał, korzystajmy może bez formatowania jeszcze. Ten div będzie miał rameczkę. Na przykład czerwoną. Dajmy większą. A co? Zapiszmy sobie. Tu jesteśmy na pulpicie. Teraz nasz styl.css. TF8 jest. Proszę bardzo. Tak. Oczywiście nie mamy żadnych divów jeszcze, więc stwórzmy sobie kilka takich divów. Otwieramy plik z naszymi. Tu, żeby otworzyć, musimy mieć wszystkie pliki. I teraz otwieramy ten oto plik i dodajemy divy. Na przykład pod koniec. Pierwszy div. Skopiujmy to kilka razy, żeby było widać, że to. No, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Zapisujemy. Mamy, proszę bardzo, mamy wszystkie divy z ramkami, chociaż nie mamy tu żadnego, prawda, stylu inline, tak jak tutaj. Nie mamy również stylu tutaj, natomiast mamy nasz styl CSS, który wcześniej utworzyłem. Także to są trzy główne sposoby. Jeszcze chciałem Wam pokazać, może jak tu w JavaScriptie jest to zmieniane za pomocą konsoli oraz na samej przeglądarce. Więc może zacznijmy od przeglądarki, bo jest to, uważam, prostsze. Po prostu w dowolnym miejscu zobaczmy sobie, na przykład tutaj na nasze siema. Dajemy prawym. Ja może skorzystam z innej przeglądarki. Tak. Ja skopiuję to. Nie lubię tej przeglądarki. Zainstalujcie sobie Chrome albo Opera albo Firefoxa. W zasadzie i tak jak będziecie pracować, to musicie z wszystkich korzystać. No ale zobaczmy po kolei. Tutaj zbadaj element. Cyk. No i mamy te nasze divy, tak? Tu widzimy nawet styl inline. No możemy dowolne rzeczy tutaj podglądać. I zmienimy sobie na przykład styl dla tego tutaj diva. Proszę bardzo. O, tu mamy, widzimy style. Możemy nawet włączać i wyłączać te regułki. Do czego zachęcam. Możemy też pisać swoje, na przykład dajmy sobie odstęp bardzo duży, 20 pikseli, proszę zobaczyć. Możemy tą regułkę nadpisać dla tego jednego diva i dać border na przykład 10 pikseli solid blue. Mamy takie coś i tak dalej, i tak dalej. Nie. Nawet nam to podpowiada, także jest to bardzo dobre do nauki zwłaszcza. Oraz jak już pracujecie, to też jest to bardzo często stosowana rzecz do testowania, jak się zachowuje dany element. Wtedy po prostu piszecie styl, jednocześnie Wam się odświeża wszystko. No bardzo użyteczna rzecz, nie? No i zmieniłem taki div. Oczywiście to się nie zapisze, jak odświeżę to, stracę to. Ja sobie to po prostu mogę, ja sobie mogę te regułki tak skopiować, Ctrl
Kontrol-C. Patrzcie, otwieram, to już tego nie ma. Natomiast ja sobie mogę, na przykład wejść tutaj i zapisać to, dajmy na to, jako styl inline dla tego drugiego diva. Styl równa się, ja tu kopiuję to. Oj, ten nawias tu właśnie nie może być. O, coś takiego. Jak najbardziej można to enterami oddzielać. Jest, nawet to jest lepiej troszkę widoczne, tak, niż tutaj, jak się zlewa w jednej linii. Formatowanie jest dość dowolne. Plik, zapisz. Odświeżamy i mamy ten div zapisany. No, możemy sobie sprawdzić to w Computed. Tak. Tu mamy style obliczane, tu mamy całą listę stylów, łącznie z tymi domyślnymi. I popatrzcie, nie? Prawym zbadaj. Mamy dokładnie tą naszą border bottom kolor. On to dzieli na bottom, left i tak dalej. Możemy zobaczyć dokładnie, jak przeglądarka umyśli i tutaj sobie pomachać myszką. Także to jest taki sposób z wykorzystaniem właśnie tutaj zakładki styles czy style. Jeszcze jeden sposób wam pokażę, javascriptowy. O javascriptie będzie w innych programach, dlatego ja użyję tutaj najprostszej rzeczy, czyli konsoli. No, wczytajmy sobie jeden z tych elementów. Na przykład, no, nadajmy sobie tutaj, nadajmy na przykład ID elementowi witam. Zróbmy to tutaj. ID równa się witam. Zapisujemy. Odświeżamy, proszę bardzo, mamy taki atrybut ID. I teraz w JavaScriptie możemy, jeżeli mamy, możemy sobie ten element po prostu łatwo pobrać. Ten oto sposób. Tworzymy zmienną. No, to będzie wszystko w JavaScriptie. Ja tylko pokażę, jak się zmienia styl w JavaScriptie. O to mi chodzi w tym filmiku. Let witam równa się dokument get element by ID. Witam. Proszę bardzo, mam o, jak widać, widzicie, nawet jak tu najedziemy, to nasza przeglądarka to jest dość mądra i pokazuje nam, gdzie jest ten element. Natomiast my sobie chcemy zmienić styl witam.style. I popatrzcie, tu mamy w ten sposób nazwane te style. One dokładnie się tak samo nazywają. Natomiast zamiast myślników mają na przykład taką notację, że background i na przykład color. Zamiast background myślnik color. Mają po prostu tak zwaną notację camel case, lower camel case, czyli że od małej litery się zaczyna, a potem każde następne słowo jest no jakbyśmy mieli jakiś dłuższy wyraz, to byśmy pisali na przykład tak i potem b i byśmy w ten sposób łączyli wyrazy, tak, takim wielbłądem. To się nazywał lower camel case. Także powiedzmy background color równa się i piszemy, no nie wiem, nie będzie orange, średnik, boom. Także no w ten sposób zmienia się w styl JavaScriptie. Oczywiście sam CSS jest dużo i JavaScript są dużo bardziej szerokie, ale to już o tym będę was informował w innych filmikach. No, jeszcze może na przećwiczenie po prostu sobie wrzućmy to do internetu, te dwa pliczki. Wchodzimy na naszego GitHuba. Oj, ja może wejdę tutaj, bo ja mam więcej tych kont. Tu jest ta strona dla, to jakby to konto dla tutoriali. A może wróćmy sobie też tutaj. Upload file zdajemy. Teraz gdzie mamy? O, tu mamy nasz styl, to chcemy wrzucić. Otwórz i jeszcze raz. To się nazywało sposoby css.html. No, zapiszmy sobie sposoby na dodawanie CSS. Także oswajać mi się z GitHubem, bo ja chcę, żeby wszyscy umieli potem z konsoli korzystać i rozumieli, do czego jest GitHub. Dobrze. Ok, proszę bardzo, tu się pojawił
nasz commit, tak? Mamy nasze zmiany, tak? Nasze no, dwa pliki. Nasz plik CSS i HTML. No i pod tą stroną tutaj mamy go opublikowanego. Sposoby CSS.html. Proszę bardzo. Zachęcam do bawienia się. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.